Dzień dobry, witam Państwa. Ja się nazywam Szymon Gilis, Słowiańska Agencja Prasowa, a już za chwileczkę zapowiem naszych gości, którzy są naprawdę niesamowitymi ludźmi i już za chwileczkę dowiecie się dlaczego. Dziś porozmawiam o czymś naprawdę fascynującym, o języku, który łączy Słowian bez względu na ich narodowość, a dokładniej o języku międzysłowiańskim, inaczej nazywanym też intersłowiańskim. Naszymi gośćmi są przedstawiciele Fundacji Międzysłowiańskie Forum Językowe, jej założyciel i przewodniczący Michał Swat oraz człowiek jego zespołu, członek jego zespołu doradczego, no właśnie i teraz będę ciekawa rzecz, bo nie jest Polakiem, jest z Niderlandów i nazywa się Jan van Steenbergen. Jest to jeden z najznakomitniejszych twórców języka międzysłowiańskiego, wieloletni polsko-holenderski tłumacz przysięgły oraz językotwórca. Dzisiejsza rozmowa skierowana jest do wszystkich, którzy pasjonują się kulturą Słowian i chcieliby dowiedzieć się, jak język może stanowić pomoc pomiędzy różnymi narodami tej rodziny. Język międzysłowiański jest ponoć zrozumiały dla niemal wszystkich Słowian bez uprzedniej nauki. Więc teraz mamy pytanie do panów. Czy rzeczywiście tak jest? I uwaga dla widzów, na to pytanie odpowiedź będzie właśnie w tym języku, abyście sami Państwo mogli ocenić i usłyszeć, jak to brzmi. Dobry dzień, ja jestem Michał i ja w tym momencie mówię na międzysłowiańskim języku. Ako idę o Wasze pytanie, gospodine Szymonie, da međuslovjanski jest rozumliwy bez uczenia, približno wszystkim słowiańskojęzycznym ludziom. To znaczy, że ako człowiek mówi na međuslovjanskim języku i wy jako Poliak i macie swój rodny język polski, međuslovjanski będzie wam wysoko rozumliwy. I to jest samorozumno, niektóre słowa mogą wam być nierozumliwe ili mogą być mnogo niejasne, no ako wy pomyślite, to będzie także veliko lekko zrozumieć. Nie jest to 100%, ale możecie rozumieć lepiej od tego, jak wy byste na przykład słyszali angielski język, nie uczyli się jego, wy byście nie rozumieli nic to. Jan, może teraz ty coś po międzysłowiańsku? Ja bych wskazał, że międzysłowiański nie jest rozumliwy wszystkim. To może, aby ludzie rozumieli międzysłowiański, trzeba także chcieć rozumieć. Na przykład są ludzie w Polsce, którzy nawet kaszubski nie rozumieją, nawet ukraiński nie rozumieją. A czekuli to jest mnogo bliski język polskiemu. Jeśli człowiek stara się, тогда можем много разуметь, даже из украинского, из словацкого, из белорусского. Но треба хотеть, и треба также, дабы говоритель говорил спокойно, изразно, ясно. Я сейчас пробую говорить ясно, дабы люди lepiej rozumieli mnie. No, teoretycznie mnogo to pomaga, jako człowiek już zna niejaki drugi słowiański język, na przykład ruski ili serbo-chorwacki. Jeśli człowiek zna polski i serbo-chorwacki, to na 100% rozumie międzysłowiański na 99%. Jeśli samo polski, to no, może być 90%. Da. No jest to całkowicie zrozumiałe dla mnie. Bardzo fajnie się go słucha i tak szczerze mówiąc, myślę, że to jest bardzo ciekawy projekt,
który już zachęcił mnie do nauki, więc zobaczmy, co z tego wyniknie. Ale panowie, mam do was, jako do ekspertów w sumie, pytanie i prośbę, żeby na samym początku, oprócz samego imienia i nazwiska, troszeczkę głębiej przedstawić się naszym słuchaczom, kim panowie są w ogóle, właśnie praca, jaką wykonujecie, bo najprawdopodobniej ona jest związana z, nie wiem, lingwistyką, tłumaczeniami, nauką o językach. Więc może zaczniemy od Jana. No więc tak, ja się urodziłem w Holandii i jestem stuprocentowym Holendrem, ale od samego początku swojego życia jakoś interesowały mnie języki. Więc jak miałem 18 lat po ukończeniu szkoły średniej, to miałem ochotę zacząć uczyć się jakiegoś nowego języka i trochę przypadkowo był to polski. Więc zacząłem się uczyć polskiego, tak po malutku, bez żadnych zobowiązań, tylko że potem spotkałem dziewczynę na przystanku tramwajowym, Polkę. No i tak w ciągu kilku lat po prostu tak po malutku się trochę uczyłem. Też bardzo zacząłem się interesować Polską. Studiowałem w Polsce przez pół roku i potem pracowałem tam przez jakiś czas w 1994-1995 roku. No i potem później stałem się jakoś przypadkiem tłumaczem przysięgłym z języka polskiego. To znaczy nie przysięgłym na początku, przysięgłym później. No i teraz już tak niecałe 20 lat pracuję jako tłumacz przysięgły z języka polskiego. Teraz bardzo bym prosił Michała. No, jeśli o mnie chodzi, ja osobiście też pracowałem jako tłumacz z włoskiego, aczkolwiek na różne sposoby, można powiedzieć, tam tłumaczyłem, ale dużo też na przykład tłumaczyłem na międzysłowiański, bo w sumie międzysłowiańskim jestem od 2013 roku. Tak wyszło, że się stałem youtuberem. Całkiem to poszło, bo ten kanał o międzysłowiańskim teraz jest największy w sumie ze wszystkich, więc cieszy mnie to, że on się rozwija. Też tam zarządzam jakimiś miejscami, gdzie się ludzie powiązani z międzysłowiańskim zbierają w internecie, organizuję różne spotkania. No a teraz też te fundacje. Nie można powiedzieć, że mam wykształcenie językowe, jeśli chodzi o lingwistykę na jakimś uniwersytecie przykładowo. Raczej są to lata bardzo długie praktyki. W moim przypadku na przykład w obecnej sytuacji ja sobie piszę na CV, że serbsko-chorwacki, rosyjski, słowacki i takie inne języki, ale tak naprawdę to wszystko jest międzysłowiański fonetycznie przerobiony do danego języka, plus parę słów regionalnych, które po prostu znam z kontaktu po tych wszystkich latach, a ja się nigdy nie próbowałem żadnego języka słowiańskiego, oprócz międzysłowiańskiego, systematycznie uczyć, żeby siadać ze słownikiem i tak dalej, po prostu rozmawiałem. Ewentualnie, nie wiem, przeglądałem sobie różne wiki słowniki dla frajdy, żeby też sama jakby sprawa tej pracy z międzysłowiańskim, którą robiłem, porównywanie słów, które są najbardziej zrozumiałe, to też mi dało pewną wiedzę. No i tak to obecnie wygląda, a w sumie do międzysłowiańskiego się to jakoś przypamiętałem, kiedy jeszcze on nie do końca był międzysłowiańskim, bo to były dwie jego różne wersje i to poszło od zainteresowania gwarami wielkopolskimi poprzez potem folklor i potem jak się tak idzie, no to się widzi, o tutaj coś podobnego ze Słowakami, o tutaj coś podobnego z Ukraińcami, z Chorwatami. No i pomyślałem, że może jest jakiś taki język, no i rzeczywiście był. No dobrze, a jeżeli chodzi o tą fundację, którą też wspomniałem na samym początku, czyli Fundacja Międzysłowiańskie Forum Językowe, to ja bym chciał usłyszeć, jaka jest w ogóle historia jej powstania i jakie są jej założenia w tym takim centrum, najważniejsze. Co ona ma za zadanie robić? No tak, jeśli chodzi o historię tej fundacji, no to nie ma jej za wiele, bo to dosyć świeża sprawa, można powiedzieć. Przez wiele lat myśmy jako ludzie z międzysłowiańskiego, Jan też bardzo o tym dobrze wie, po prostu zbieraliśmy się w internecie, ewentualnie spotykaliśmy się na żywo i to wszystko, to była praca całkowicie ochotnicza, no i nie trzeba było żadnej do tego fundacji, że tak powiem. Kiedy język się rozrasta, powoli tworzą się coraz większe grupy ludzi nim mówiących, coraz więcej różnych właśnie miejsc, gdzie on jest używany.
głównie w internecie, ale też już na żywo, to wymaga pewnej koordynacji i jeśli na przykład by się chciało zrobić jakieś większe projekty, jakieś rzeczy, na przykład współpracę z instytucjami, jakieś badania lingwistyczne, gdzie oczywiście są ludzie potrzebni do jakichś rad, właśnie zespołów doradczych, tak jak właśnie Jan jest tutaj, współpracuje, no i jest honorowym członkiem tej fundacji. Wtedy pojawia się taka potrzeba, żeby w jakimś kierunku pójść, takiej większej, można powiedzieć, właśnie instytucjonalizacji. Przechodząc do jakiejś takiej historii związanej właśnie z tym językiem, nie wiem, chyba zwykły człowiek, taki zjadacz chleba, spytałby się, a po co to komu? Jak to w ogóle się rozpoczęło? Kto to w ogóle zaczął i jaki był jego, nie wiem, cel? No, jak to się zaczęło? To jest dobre pytanie. W maju 2006 skontaktował się ze mną pewien Słowak o nazwisku Rzecznik i napisał mi, że zaprasza mnie do współpracy nad językiem, który wtedy jeszcze nie nazywał się międzysłowiańskim, po prostu nad jakimś bliżej nieokreślonym językiem dla komunikacji między Słowianami. I ja wówczas w ogóle jeszcze nie interesowałem się językami pomocniczymi, międzynarodowymi, typu Esperanto i tak dalej. Ja zawsze wierzyłem, że to są bzdury, że to kompletnie nie ma sensu, że to nie działa i tak dalej. Ale skoro mnie bardzo interesowały i interesują języki słowiańskie, to stwierdziłem, że jednak spróbuję. Więc na samym początku to były takie eksperymenty i takie, no, trochę jak misjonariusz mówi do tubylców, typu ja chcieć zupa jeść. No i zacząłem trochę porównywać różne języki i różne paradygmaty gramatyczne różnych języków słowiańskich. I już bardzo szybko doszedłem do wniosku, że takie mówienie to jest kompletnie niepotrzebne, skoro te słowiańskie gramatyki są tak do siebie podobne. No i wtedy to mnie jakoś też, no też jakoś się zapaliłem do tego pomysłu, żeby po prostu spróbować znaleźć te wspólne elementy z tych różnych języków słowiańskich i na tej podstawie zbudować nowy język. No i wtedy pracowaliśmy w zespole, w zasadzie z trójką innych ludzi jeszcze i każdy z nas po prostu rozwijał swój własny język słowiański, to się wtedy nazywało. Więc jedna wersja była schematyczna, czyli trochę w oparciu o podobnych zasadach co Esperanto. Jedna wersja była bardziej jak pidginy, no, bez żadnej inflekcji i tak dalej. No, rzeczywiście na przykład to ja chcieć jeść. A ja stwierdziłem, że ja spróbuję wersję jak najbardziej naturalistyczną, czyli jak najbardziej zbliżoną do etnicznych języków słowiańskich. No i mój słowiański ostatecznie wygrał zresztą. Po 5 latach w zasadzie nawiązaliśmy współpracę z panem Merunką, który również stworzył swój język międzysłowiański, który się wtedy nazywał nowosłowiański. W zasadzie nowosłowiański był też bardzo podobny do naszego języka, tylko był bardziej oparty na starocerkiewnosłowiańskim. Ale też doszliśmy do wniosku, że w zasadzie wszystko jedno, czy opierasz język na współczesnych językach, czy na starocerkiewnosłowiańskim, tylko że jakoś uproszczonym i zmodernizowanym, to tak naprawdę masz prawie ten sam język. Więc mieliśmy tak, każdy z nas miał swoją własną grupę. Jedna grupa, powiedzmy 600 członków, druga grupa 400, mała różnica. I było też dużo ludzi, którzy byli w obu grupach. I tak naprawdę te języki się mniej więcej w sposób naturalny zaczęły zlewać. No i w roku 2017 odbyła się pierwsza konferencja poświęcona języku międzysłowiańskiemu.
I na tej konferencji też pierwszy raz spotkaliśmy się na żywo z Michałem, z Wojciechem i jeszcze z innymi ludźmi, którzy się tym interesowali. I wtedy zapadła decyzja, żeby już przestać tymi dwoma, można powiedzieć, dialektami i z tego zrobić po prostu jeden wspólny język. Więc założyliśmy komisję, która się składała na początku z 5 członków, włącznie też z Michałem. No i ta komisja miała takie zadanie, żeby po prostu zrobić, żeby wyeliminować ostatnie różnice między naszymi projektami. I to poszło jak po maśle. Więc miesiąc później już mieliśmy jeden język międzysłowiański. Ja jestem niesamowicie ciekaw, w jaki sposób tworzy się w ogóle język, bo dla mnie, dla normalnego zjadacza chleba, mój język, którym się posługuję, jest rzeczą powszednią, jak chleb powszedni. I nikt się w Polsce, raczej chociażby mała ilość osób, nie zastanawia nad tym, czy jest warto i w ogóle jak stworzyć ten język. Jak wyglądały w ogóle technikalia tego, co zostało włożone do jednego kotła, jakie języki i dlaczego akurat one? Jak to się w ogóle tworzy? No w zasadzie my do tego kotła wrzuciliśmy wszystkie języki słowiańskie, które mają minimalnie 1 milion mówców. Oczywiście też patrzymy na mniejsze języki, jak kaszubski, jak rusiński, jak łużyckie języki. Tylko że no, po pierwsze powiedzmy słowniki nie są tak łatwo dostępne, a po drugie to jest po prostu nie do końca praktyczne, a po trzecie to i tak niewiele w końcu doda. Wystarczy patrzeć na, powiedziałbym, że 6 największych języków, czyli rosyjski, ukraiński, polski, czeski, serbsko-chorwacki i bułgarski. Ale do tego kotła jeszcze wrzuciliśmy te parę mniejszych języków, jak słowacki, białoruski, słoweński, macedoński. Wrzucać wszystko do jednego kotła to jest fajne, ale co potem, jaka zupa z tego wyjdzie? Jeżeli do zupy za dużo soli wrzucasz, to zupa będzie do kitu. A jeżeli bez soli, to też będzie do kitu. Czyli trzeba po prostu, miary zawsze muszą być odpowiednie. I właśnie, i tutaj mamy jeden problem, ponieważ jest jeden bardzo wielki język słowiański, który tak naprawdę jest większy niż cała reszta razem, i to jest rosyjski. No więc nasuwa się pytanie, dlaczego nie używać rosyjskiego? No, sądzę, że każdy Polak zna odpowiedź na to pytanie. Rosyjski po prostu nie działa tak jak język międzynarodowy. Nie tylko dlatego, że rosyjski za długo był język opresora, okupanta, ale też dlatego, że język rosyjski jest strasznie ciężki do nauki. I też do zrozumienia, bo w rosyjskim też jest dużo elementów, które po prostu są nieobecne w innych językach słowiańskich. I dlatego my zrobiliśmy to na takiej zasadzie, że słowiańskie języki się dzielą na 3 podkategorie, prawda? Są wschodniosłowiańskie, zachodniosłowiańskie i południowosłowiańskie. Żeby te 3 grupy były reprezentowane po równemu. Czyli żeby głos każdej grupy był równy głosowi każdej drugiej grupy. No i w każdej grupie znowu są tak zawsze 2 podgrupy. Jest po jednej stronie rosyjski, po drugiej stronie ukraiński razem z białoruskim. U zachodnich jest polski, a po drugiej stronie są czeski i słowacki razem, które i tak są zbliżone do siebie. No i w taki sposób zbudowaliśmy taki system, że każdy język ma określoną ilość głosów. Więc jak potrzebujemy słowa, to patrzymy na te wszystkie języki, co one mają do zaproponowania w tym zakresie. Liczymy te głosy, no i co wygrywa, to wygrywa. I potem mamy słowo i to jeszcze musimy zobaczyć, jak to słowo ma wyglądać w międzysłowiańskim. I do tego też mamy określoną technikę i ta technika jest bezpośrednio oparta na staro, na prasłowiańskim. Czyli robimy rekonstrukcję, powiedzmy, ogólnosłowiańskiego słowa i na tej podstawie zbudowaliśmy międzysłowiańskie słowa. No i tak to działa.
Ja osobiście jestem znowu zadziwiony tym międzysłowiańskim i jestem ciekaw, czy jakbym się cofnął do mniej więcej 8 wieku naszej ery i zaczął mówić do moich braci Słowian w międzysłowiańskim, czy oni by to zrozumieli? Jak panowie myślą? No, to jest bardzo ciekawe pytanie. Ja jestem przekonany, że zrozumieliby, pod warunkiem, że nie będziemy rozmawiać o telefonach komórkowych, o telewizjach i o czołgach radzieckich. Oczywiście, tak, ja myślę, że międzysłowiański w pewnym sensie jest bardzo zbliżony do prasłowiańskiego. Jest parę wyjątków oczywiście, ale generalnie rzecz biorąc tak, myślę, że zrozumieliby nas i my też zrozumielibyśmy ich. Ale może Michał ma inne zdanie. Mi to jest osobiście ciężko określić, zwłaszcza, że zależy, o którym etapie rozwoju prasłowiańskiego mówimy. W sensie taki mój prywatny pogląd na to wszystko, całkowicie nienaukowy, jest taki, że po prostu w jakimś sensie ten międzysłowiański jest naturalnym zjawiskiem, no bo to jest naturalne zjawisko, które występuje, to podobieństwo języków słowiańskich i są wysoko zrozumiałe, no to jest naturalne zjawisko i on jest jakby usystematyzowaniem tego zjawiska naturalnego. I w sumie można powiedzieć, że na przykład jeśli przychodzi tam Polak i nie wiem, chce się dogadać z kimś z południa na przykład, no to u nich tam chorwackim jest słowo człowiek, tak, a u nas jest słowo człowiek. No to powiedzmy Polak, żeby się tam dostosować, no to mówi człowiek, tak. No ale to nie jest polski, to nie jest też chorwacki, to po jakiemu on dokładnie mówi. No i to teraz można mówić, no to co, no to może jakiś dialekt międzysłowiańskiego w takim razie, nie? Bo zaczynają mieszać, zaczynają robić dokładnie to, co właściwie myśmy robili. Ja tak na to trochę patrzę, jakby ten, zwłaszcza język prasłowiański, zwłaszcza, że języki słowiańskie nie są jednym językiem, powiedzmy, chociaż określenie, co jest jednym językiem, a co nie jest, ciężkie. Jakby tak to postrzegam, że ten język prasłowiański w pewnym momencie, jakby kiedy zaczął się rozpadać na dialekty i języki, jakby ta część jego, pewien trząt zamarzł i się zrobił taki, powiedzmy, nie wiem, taki ukryty jakby język prasłowiański, czyli że ukryty język wszystkich Słowian, ponieważ one nadal są zrozumiałe, no to powiedzmy tak, w pewnym stopniu, no to powiedzmy, że jakby tam Polak siadł z Serbem, no to by się pomęczyli, albo tak doszli, powiedzmy, do poziomu, nie wiem, A2, B1, powiedzmy, tak. Są takie przykładowo zdania, i można powiedzieć zdanie po polsku, które jest, ma dokładnie to samo znaczenie, ale inaczej, czyli na przykład złapał się za łepetynę i zaczął wołać w niebogłosy i na przykład chwycił się za głowę i zaczął silnie krzyczeć. To drugie zdanie będzie zrozumiałe praktycznie wszystkim Słowianom, bez nauki. Z kolei to pierwsze będzie niezrozumiałe dla praktycznie wszystkich, bo te słowa jak łepetyna, wołać i tak dalej, one są bardzo regionalne, jakby o ocenę tego, jakie słowa należy używać, dlatego na przykład, tak jak była mowa o rosyjskim, jeśli się pójdzie na Bałkany i zacznie mówić po międzysłowiańsku, to jedna z reakcji będzie zapewne taka, bo już się sam z tym spotykałem, że to w sumie z jakiej ty doliny jesteś, bo taki masz akcent, nie, ale nie możemy namierzyć do końca, albo coś w tym stylu, tak samo Ukraińcy, nie, no przecież mówisz po ukraińsku, tak, o co chodzi, nie, jak nie potrafisz mówić po ukraińsku. A jednocześnie, jeśli by powiedzmy Rosjanin tam poszedł i zaczął mówić po rosyjsku, oni by już nie odczuwali tego jako jakiegoś takiego osobliwego dialektu swojego języka, tak? Więc myślę, że tak, jeśli by był powiedzmy tak, nie wiem, X wiek, powiedzmy coś koło tego, dałoby się radę dogadać bez większego problemu. Ja znam taką informację z Polski, co chyba każdy Polak by potwierdził, że wszystkie narodowości słowiańskie potrafią się między sobą dogadać i jest to proporcjonalne do ilości wypitych procentów. Więc tak to działa, naprawdę, panowie, na własnej skórze to sprawdziłem, działa. No ale panowie, wy też uczycie tego języka i to nie tylko i wyłącznie Słowian, także ludzi spoza grupy rodziny języków słowiańskich.
jakieś problemy? Jakie są właśnie najczęstsze problemy w przyswajaniu tego języka w sobie? To tak na przyszłość dla ludzi, którzy zechcą się uczyć międzysłowiańskiego. To znaczy, ja bym powiedział, że to jest bardzo zależy od tego, jak bardzo część język jest podobny do międzysłowiańskiego. I to jest bardzo ciekawe, ale na przykład jeżeli Rosjanin zaczyna pisać po międzysłowiańsku, to zawsze wychodzi półrosyjski. I sądzę, że jak Polak zaczyna po międzysłowiańsku, to w każdym razie na początku jest to półpolski. To jest chyba naturalna faza w procesie, że ludzie nie uczą się od zera. Przynajmniej jak ktoś jeszcze już zna język słowiański jakikolwiek. Bo zawsze twój własny język to jest punkt startowy, punkt wyjściowy. Więc trzeba zacząć od tego, żeby się nauczyć, w czym dokładnie różni się międzysłowiański od, powiedzmy, polskiego. A tych różnic jest bardzo niewiele i dlatego jest to nawet naturalne, że ktoś zaczyna mieszać polski z międzysłowiańskim. Czyli najpierw masz, powiedzmy, taki zmiędzysłowiańszczony polski i potem nagle wychodzi, powiedzmy, spolszczony międzysłowiański. I coraz bardziej ten międzysłowiański kształci się tak, jak trzeba. Więc ja na przykład lubię porównywać międzysłowiański z cebulą, że jest taka zewnętrzna warstwa i to jest, powiedzmy, polski albo bułgarski, albo cokolwiek, z domieszką międzysłowiańskiego. Bo w zasadzie każdy element międzysłowiańskiego można wmieszać do byle jakiego słowiańskiego języka. I potem masz taki bardziej wewnętrzną warstwę. I to już jest międzysłowiański tylko z mocnymi elementami polskiego. No i w samym środku masz takie jąderko. I to jest, powiedzmy, czysty międzysłowiański. Panowie, no język to jest taka dosyć specyficzna rzecz, która niesie ze sobą bardzo dużą ilość informacji, nie tylko i wyłącznie przez litery, wyrazy czy zdania, ale podteksty w nim produkowane. Jednakże on zaczyna żyć w momencie, gdy on jest używany. I to nie tylko i wyłącznie w rozmowie, tak jak my tutaj w tej chwili przeprowadzamy, ale także w mediach, w literaturze, w wydarzeniach kulturalnych. Czy możecie pochwalić się już jakimiś osiągnięciami w tej dziedzinie? Czyli czy coś jest już w literaturze, w mediach? To myślę, że możemy się pochwalić całkiem sporawym skokiem. Właściwie międzysłowiański tak zaczął wypełzać z czeluści internetowych forum, jakichś forów, tak z około 2000 właśnie tego 17 roku i wtedy i tak nas było bardzo mało na tej konferencji, było tylko 5 ludzi, którzy mówili po międzysłowiańsku, więc to były nadal bardzo niszowe środowiska, pomimo tego w obecnym czasie to skoczyło do całkiem sporych liczb, różnych form używania tego języka, czasami takich nawet, których by się można nie spodziewać. Jeśli by na przykład, i trzeba to zaznaczyć, że to wszystko się odbywało na takiej stopie właśnie całkowicie ochotniczej, bez żadnego dofinansowania i tak dalej, po prostu to ludzie, którzy się tym interesowali, byli w tym jakiś sposób zapaleni. Czyli mówimy praktycznie o paru latach na krzyż. Teraz otrzymaliśmy na przykład kod ISO, który właściwie stanowi o tym, że język jest językiem, czyli jakby no, jakby ktoś powiedział międzysłowiański, to tam nie jest język, to można mu tym kodem w oczy zaświecić. No, ale na obecnym etapie, no to jest to i w mowie, i w piśmie, w multimediach używany jest Jan osobiście. Ja się tam stara o Wikipedię, żeby oficjalnie już dzięki temu kodowi ISO zrobić wersję, bo mamy teraz nieoficjalną, ale trzeba tam dopisać, aktywność mieć i tak dalej. Też tam ludzie są właśnie z innych krajów, z jakichś tam serwerów i tak dalej, to z Janem nad tym współpracujemy, są na przykład różne serwery na Facebooku, jest grupa 20 tysięcy ludzi, na internecie, no to właśnie ten YouTube 45 tysięcy ludzi. Tam setki filmów są, tekstów różnych, anegdot, jakichś memów. Na Discordzie to ludzie przychodzą,
piszą na czacie, ale też regularnie sobie gadają przez wideo, tak jak my teraz na jakichś głosowych czatach i tak dalej, więc on jest przez cały czas w praktyce używany, przez cały czas się też w praktyce doskonali. Gry wideo są różne, czasopisma, jakieś portale, też wydarzenia kulturalne są na przykład takie jak ta międzynarodowa konferencja była, CISLA, zresztą nie jeden raz tylko ona była. Ja właśnie ten weekend byłem w Pradze, bo się spotkaliśmy z ludźmi od Międzysłowiańskiego, tak mniej oficjalnie, ale żeby już tak trochę tam skonsolidować to środowisko międzysłowiańskie praskie, no to się pojawili Czesi, Polacy, tam był jeden Rosjanin, Bułgar był też, przyjechał aż z Niemiec, jeszcze Chorwat z Bałkanów i tam, no bardzo międzynarodowo było i fajnie też, no. W Poznaniu robimy, we Wrocławiu na przykład, więc no, jest bardzo, powiedzmy, międzynarodowo i w dużej części też zdalnie. No więc jeśli by to na przykład porównać do takich, ktoś może powiedzieć, no tam powiedzmy, no kilkaset tam jakieś wideo, 45 tysięcy ludzi na YouTubie, no to nic tam nie urywa, no bo nie wiem, jakiś polski to jest coś o wiele większego, ale porównawszy przykładowo do takich inicjatyw jak język korniński, który jest językiem naturalnym, który z kolei celtyckim, który z kolei stracił wszystkich swoich rodzimych użytkowników i przez 200 lat miał tylko użytkowników, powiedzmy właśnie tych nierodzimych, tylko niewielu ludzi nim potrafiło mówić, no to oni przykładowo wychodzili z bazy, mieli już podstawę, której myśmy przykładowo w ogóle nie mieli, oni mieli teksty różne stare, oni mieli jakieś tam dofinansowanie, o ile wiem, teraz nawet mają i tak dalej. Pracowało nad tym wiele ludzi, potem też im się namnożyło tam, nie wiem, 8 chyba standardów teraz. I na chwilę obecną, w 120 latach chyba pracy, mają tyle tych ludzi, co według moich obliczeń i ankiet, które ja robię, my mamy obecnie, my właściwie mamy więcej od nich. To bardzo ciężko określić, to nawet w sumie zrobiłem na ten temat wideo na YouTubie. Więc jeśli chodzi o sam rozwój, no to można być zadowolonym z siebie, że tak powiem, na tym kątem. To znaczy, ja bym powiedział, że chyba już kompletnie nikt nie wie, ilu ludzi tak naprawdę posługuje się międzysłowiańskim aktywnie. Ponieważ faktycznie, no mamy w naszych grupach internetowych, no chyba razem minimalnie 25 tysięcy osób. Co jest też ciekawe, że ciągle, prawie każdy dzień pojawia się ktoś nowy i okazuje się, że ten ktoś już zna międzysłowiański, tylko że my tego człowieka w ogóle nie znamy. Więc szczerze, ja już dawno przestałem liczyć. Kiedyś liczyłem, ale to było już spokojnie 15 lat temu i to jest jakiś sukces, oczywiście. Co mogę jeszcze dodać? Bo Michał ma rację, jest bardzo dużo aktywności w internecie, są spotkania, są międzysłowiańskie dni, są międzysłowiańskie soboty w Wenecji, na sławnym festiwalu filmowym w Wenecji odbyła się premiera filmu Namalowanego ptaka na podstawie książki Jerzego Kosińskiego. Ten film został nagrany po międzysłowiańsku właśnie. Słynni aktorzy tam grają i mówią po międzysłowiańsku. I ten film omal nie wygrał, ale to był w każdym razie czeski kandydat do Oscara. I ten film też przyniósł nam dużo korzyści, można powiedzieć. Bo wtedy w ciągu kilku miesięcy nasze grupy po prostu rosły do od niecałych 2000 do prawie 10 000 osób. No a potem międzysłowiański też to stał się językiem fikcji. Więc tam w tym filmie odgrywa rolę takiego bliżej nieokreślonego języka słowiańskiego, który jest wyraźnie słowiański, tylko że który nie jest ani polski, ani czeski, ani ukraiński. A poza tym, co jest oprócz filmu, jeszcze są książki po międzysłowiańsku, są grupy muzyczne, które wykonują po międzysłowiańsku. Bo szczerze, kiedy zacząłem na tym pracować 18 lat temu, ja bladego pojęcia nie miałem, że kiedyś to będzie coś tak wielkiego, ale jednak stało się. Też ja mogę od siebie powiedzieć, że jeśli na przykład chodzi o zastosowania właśnie
o takie co ciekawsze przypadki, no to już nawet, że jest książka przykładowo i tak dalej, podręczniki, ale są też takie, ludzie wpadają na takie użycia, o których ja sam bym często nie pomyślał w ogóle. No, przykładowo, że nagle do mnie pisze ktoś, o wie pan, bo ja mam stronę z krypto, robimy aplikację, jakby pan Bogdan Międzysłowiański, albo ostatnio była taka sytuacja, w Czechach robią, kiszą warzywa, owoce, robią kursy z tego, firma, czyli typowo już działanie biznesowe, no ale tak się trochę zaczęło w tych Czechach, powiedzmy tam mniej powodzić, bo już rynek się chyba wyczerpał nieco, no to wpadli na pomysł, po Międzysłowiańsku w Polsce zrobimy, tak? I zrobili zapisy, ja im tam pomagałem też jako fundacja, właśnie Międzysłowiańskie Forum Językowe, współpraca i tak dalej, i tak dalej. No i w Bielsku Białej wstępne zapisy zrobili 30 osób ponad, się im na przykład zgłosiło. Albo takie rzeczy jak na przykład stronę internetową też miałem na przykład przyjemność tłumaczyć dla jakiejś firmy, która wynajmuje domy na Kubie. No albo też, jeśli chodzi o takie bardzo praktyczne rzeczy, my teraz właśnie też myślimy, jak to zrobić, no to przykładowo, teraz wiadomo, jaka jest sytuacja geopolityczna, no dużo emigrantów ze wschodu, dużo uciekinierów właśnie przyszło do Polski, ale też do innych krajów słowiańskich, z Ukrainy, też z Białorusi. I przykładowo, tak jak była mowa, oni gorzej na przykład będą rozumieć chorwacki niż międzysłowiański. I są już takie inicjatywy, że przykładowo jeden nasz kolega ze stowarzyszenia, z którym właśnie współpracujemy w Chorwacji, zaczął ludzi uczyć chorwackiego po międzysłowiańsku, no bo się przyjdzie do Ukraińca, to on chorwackiego nie zrozumie, po angielsku tak może średnio, zależy nie od człowieka, ale międzysłowiański to zrozumieją i tam może być, nie wiem, dwóch Chorwatów, Białorusin, Ukrainiec, Słowak i wszystkich można nauczyć chorwackiego. I na przykład tak samo jeden właśnie z naszych kolegów już z Międzysłowiańskiego Forum Językowego też na południu Polski zrobił coś takiego dla Ukraińców. Też odzew był spory. Więc to jest przykładowo to, co my w fundacji zamierzamy robić, żeby coraz bardziej eksplorować właśnie praktyczne wykorzystanie tego języka. Mam dla was taki ciekawy pomysł. Może będziecie go użytkować, może nie. Ja nigdy w życiu nie uczyłem się języka angielskiego, bo ja oglądałem bajki. Bajki mają to do siebie, że one mają bardzo prosty przekaz, który jednocześnie idzie z języka, który jest bardzo prosty, bo jest dla dzieci, a też jest pokazane w samej akcji tej bajki. Więc może trzeba byłoby zaadaptować kilka bajek i przetłumaczyć je na międzysłowiański, ale żeby tam podłożyć dialogi. Jednakże to zostawiam wam, a mam do was pytanie. Jeżeli chodzi o międzysłowiański, czy uważacie, że, czy to może jest dziwne i nie uważacie, jak sądzicie, jak duży potencjał ma międzysłowiański do rozrostu w rodzinie krajów słowiańskich? No, to jest dopiero pytanie. Ja bym powiedział, że to bardzo zależy. Szczerze, ja osobiście absolutnie nie myślę, że kiedykolwiek będzie jakieś państwo słowiańskie i nawet nie myślę, że czego trzeba chcieć w ogóle. Międzysłowiański jest językiem porozumiewawczym. Więc jaki jest potencjał? Ja bym powiedział, że i profesorowie też już o tym mówili, że dobrze by było wprowadzić taki w szkołach taki podstawowy kurs, nawet niekoniecznie języka międzysłowiańskiego, ale taki podstawowy kurs wspólnych elementów między językami słowiańskimi, ponieważ jak tylko znasz parę tych zasad, to już dużo łatwiej będzie rozumieć drugi język słowiański. I to oczywiście może ewentualnie się potem rozrastać na coś większego i rzeczywiście na coś w stylu międzysłowiańskiego. Powiedzmy tak, w różnych szkołach na świecie były eksperymenty z Esperantem. I myśl była taka, że trzeba najpierw mieć jakąś podstawę w języku Esperanto, żeby potem łatwiej się nauczyć drugich języków.
jak na lekcjach muzyki. Dzieci często uczą się najpierw grać na flecie prostym. Nie po to, żeby stać się flecistami na flecie prostym, tylko żeby potem przejść na jakiś tam inny instrument, dęty na przykład, czy obój, albo klarnet, albo saksofon. I ja myślę, że międzysłowiański mógłby odgrywać taką podobną rolę, ale konkretnie dla Słowian, albo dla ludzi w krajach słowiańskich. Trzeba też nie zapomnieć, że nie wszyscy Słowianie żyją w krajach słowiańskich. Ja na przykład teraz jestem na Łotwie i teraz przebywam w mieście Daugavpils. Daugavpils to jest największe rosyjskojęzyczne miasto w Unii Europejskiej. Czy pan wiedział o tym? Bo to jest ciekawe. Są trzy miasta rosyjskojęzyczne w Unii Europejskiej. Jest Daugavpils na Łotwie, jest Narva w Estonii i jest Visegynas na Litwie. To jest małe miasto. Niedaleko tej centrali jądrowej Ignalina. No i to jest bardzo interesujące zjawisko. Nawet tutaj można by było zorganizować konferencję międzysłowiańską, ponieważ tutaj wszyscy po rosyjsku mówią. Więc ja nie bym powiedział, że Łotwa to jest rosyjskojęzyczny kraj, ale ta część Łotwa absolutnie jest. Panie Michale, bo pan chciał coś powiedzieć? Z Janem tutaj zgadzam. Mogę trochę go obnażyć, że ta piękna metafora do muzyki, dlatego że Jan jest w sumie też kompozytorem, ale jeśli chodzi o to na przykład, no to rzeczywiście też z racji, że dużo tak powiedzmy pracuję z ludźmi koło tego międzysłowiańskiego, no to też się spotkałem z tym, że dużo jest takich pytań właśnie, albo na przykład utożsamiania, nie wiem, międzysłowiańskiego z panslawizmem, czyli właśnie tą ideologią, bądź ideą, która zakłada, że wszyscy Słowianie się znajdą w jednym państwie. Ale tak właśnie nie jest, bo międzysłowiański to jest typowo projekt językowy. Ja przykładowo osobiście, jako tam administrator czy youtuber różnych tam serwerów i tego kanału, twórca, staram się, żeby tak było, bo gdyby tam jakaś polityka weszła, no to byśmy się w życiu nie rozrośli do takich rozmiarów jak teraz, tam wiadomo, Rosjanie z Ukraińcami, Serbowie z Chorwatami i tak dalej. To w ogóle nie jest potrzebne międzysłowiańskim. Jeśli chodzi o jego potencjał, no to ja na przykład mam takie podejście, że właśnie po to też są te fundacje, po to są różne projekty, żeby zobaczyć, gdzie jest ten taki maksymalny potencjał tych języków słowiańskich i ogólnie rodzin językowych, jak to można wykorzystać, w jakich sektorach można sprawić, że to rzeczywiście będzie przydatne i do jakiego stopnia można to wszystko rozwinąć. To też chodzi, żeby dać na przykład ludziom jakieś narzędzie, tak jak ten międzysłowiański, bo jeśli by rzeczywiście dogłębnie analizować, są sytuacje, gdzie jest dużo synonimów na jedno słowo, trzeba znaleźć dokładnie, które jest na przykład najbardziej zrozumiałe. Jestem pod tym kątem dużym perfekcjonistą, nie wszyscy oczywiście mają taki pogląd jak ja. W tym się kryje to, że jeśli się patrzy na ten jakby system mówienia, system pojmowania języków, jakim jest międzysłowiański, to jest to coś, co można też przenieść na inne rodziny językowe, tak? Przykładowo Niemcy mają z tym problem, oni nie dali rady, z tego co wiem, ogólnie narody germańskie nie dały rady zrobić takiego projektu jak międzysłowiański, tam jak mieli Volkssprach, po prostu te języki są już oddalone od siebie. Międzysłowiański wśród Słowian będzie jeszcze długo, ponieważ była łacina, był francuski, teraz jest angielski, to się wydaje takie niezmienne, ale no nie wiem, coś się pozmienia. Będziemy mówili może tam w hindi, tak? Albo po chińsku. Ale międzysłowiański nadal będzie, bo to się nie zmienia tak szybko. Są rejony bardzo wymieszane etnicznie, na przykład na świecie, którym może się taka wiedza przydać. Są różne metody nauki, które by mogły na przykład z tego skorzystać. Jeśli chodzi o sam zaś zapytanie, czy taki język jest sensowny, no to ja mogę przykładowo powiedzieć, że są języki takie jak przykładowo hebrajski, który właściwie został z czegoś takiego jak cerkiewnosłowiański, który miał tam ten starohebrajski biblijny, miał chyba z 12 tysięcy słów, teraz ma setki tysięcy słów, miliony ludzi nim mówią. I to wyglądało właściwie tak, że jego ojciec z tego nowego hebrajskiego, z tego co ja czytałem, Eliezer ben Yehuda, miał na przykład córkę wymyśliła jakieś słowo, on sobie w notatniku zapisywał i do słownika dawał, tak?
Nawet sobie czasem człowiek może nie zdać sprawy, jak język jest przez ludzi czasami przekształcany i jak niewiele trzeba, żeby on był użyteczny. Przykładowo jest coś takiego jak Russen-Norsk, który był używany przez grubo ponad 200 lat. I on był taką mieszaniną języka norweskiego i rosyjskiego. I on miał coś tam, moja, twoja pieniądze da, tak? I tak dalej. Ale oni to używali do handlu. Czyli to były jakby już biznesy się na tym kręciły przez 200 lat, a ten korpus tego Russen-Norsk miał 200 słów. A my przykładowo w międzysłowiańskim mamy 18 tysięcy ponad już, tak? I można by się zastanowić, ktoś by mógł powiedzieć tak jak dzisiaj. A czemu oni właściwie mówili w tym Russen-Norsk? A mogliby po łacinie na przykład, albo tak samo jak lingua franca, bo po francusku. Lingua franca była tam w rejonach basenu Morza Śródziemnego, Arabowie mówili, inne narody tym językiem. Też taka mieszanina, no a mogli łaciną. Ale nie mówili z jakiegoś powodu, więc jest też dużo innych przykładów. Może być tak, że międzysłowiański pozostanie właśnie na takim etapie pomocniczym, może być coś, że coś z niego więcej wyrośnie, to dla mnie to jest po prostu interesujące, co z tego będzie, jak bardzo się to przyda i właśnie też te różne projekty i fundacje to też mają na celu. A co do języka międzygermańskiego, ja myślę, że tam jest jeszcze coś. Bo oczywiście te języki są strasznie oddalone od siebie. Ja jestem native speakerem języka niderlandzkiego. Ja dobrze rozumiem i dobrze znam niemiecki i angielski. Ale na przykład duński już jest dla mnie ciężki do zrozumienia, a szwedzki już w ogóle. A Islandia dla islandzki dla mnie już wygląda jak starogrecki, powiedzmy. Z tego kompletnie nic nie da zrozumieć, ani w mowie, ani w piśmie. Ale to jest jedno, ale jest jeszcze druga rzecz. Ludzie, którzy mówią językiem germańskim, znają angielski. Wszyscy. Niemcy znają bardzo dobrze angielski. Szwedzi znają angielski. Islandczycy znają angielski. Holendrzy znają angielski. A Anglicy to już w ogóle. Więc język międzygermański kompletnie nikomu nie jest potrzebny. To znaczy, oczywiście są różne eksperymenty i są ludzie, którzy się tym zajmują i to jest ciekawe. Ale moim zdaniem jest to tylko ciekawy eksperyment naukowy, ale taki język kompletnie nie ma przyszłości. I zresztą czasami słyszę ten argument też w dyskusjach z ludźmi, którzy mówią, że jaki tam język słowiański, nie Słowianie nauczą się angielskiego, to wszystko będzie cacy. No tylko, że wiadomo, jak to w praktyce działa. Ja zawodowo ciągle mam do czynienia z Polakami w Holandii i powiem bardzo szczerze, rzadko się spotyka kogoś, który zna dobrze angielski. Często to jest taki angielski na bardzo podstawowym poziomie, więc pod tym względem myślę, że międzysłowiański ma jakąś przyszłość. Jest to bardzo możliwe. Z drugiej strony to ja mam taką tezę, którą też tutaj wysnuję, że jak człowiek zaczyna mówić w języku danej narodowości, to zaczyna myśleć jak dana narodowość. Więc języki słowiańskie, myślę, że są bardzo ekspresyjne w różnego rodzaju emocje. Szczególnie na przykład przedstawiania jednego wulgaryzmu na 1000 różnego rodzaju sposobów, za każdym razem to znaczy coś zupełnie innego. Mało który człowiek spoza Polski zrozumie to. Z kim panowie zaczynają współpracę i w ogóle czy zamierzacie współpracować z kolejnymi instytucjami kultury, nauki, bo ja na przykład myślę o takim czymś, czy intersłowiańskim interesują się slawiści. Ja mieszkam w Dąbrowie Górniczej, obok mam Uniwersytet Śląski, tam jest Wydział Slawistyki. Czy oni się tym interesują, czy jednak nie? No jeśli chodzi o to, z kim my zawiązujemy jakąś współpracę, to wszystko jest jeszcze oczywiście na początkowym etapie, jeśli chodzi o fundację, no bo to jest dosyć świeża sprawa, aczkolwiek jeśli chodzi ogólnie o międzysłowiański, no to takie kontakty już były niejednokrotnie nawiązywane. Sama fundacja obecnie współpracuje ze stowarzyszeniem na przykład Wojciecha Merunki w Czechach, jest jeszcze jedno stowarzyszenie w Serbii, jest jeszcze jedno stowarzyszenie potem w Chorwacji i z nimi współpracujemy. Poza tym jeszcze oczywiście szukamy dodatkowych kontaktów, ale tak jak mówiłem, to się wszystko
wspiera też na kontaktach, które są które były wcześniej, bo przykładowo, kiedy mówimy o czymś takim, jak właśnie ta konferencja CISLA międzynarodowa, która była, dwie one były, no to tam było kilkadziesiąt osób z 7 krajów, poprzyjeżdżali jacyś profesorowie, jacyś doktorzy, tam potem był jakiś patriarcha z Konstantynopole, jakiś patronat prezydenta Republiki Czeskiej, potem jeszcze jakiś kardynał, był jakiś kardynał, to patronował. Cuda nie widzę. W życiu nie myślę, że to tak można zorganizować, to trzeba temu Wojciechowi Mieronce to rzeczywiście oddać. Tak to dobrze zorganizował w początkowej fazie, kiedy międzysłowiański nie był jeszcze taki znany. W obecnej fazie, no to już można powiedzieć, że przykładowo niektórzy od nas dawali na przykład wykłady na jakichś tam kółkach slawistycznych. Ja też dawałem wywiad do jednego kółka warszawskiego podcast. Właśnie kolega ze stowarzyszenia w Chorwacji, który tam już się na wydziale filozofii obraca, jakieś kursy zaczyna robić. My też zresztą właśnie w kierunku też kursu międzysłowiańskiego idziemy. Jest oczywiście też proces stopniowy, bo przykładowo mamy kolegę z Bułgarii, który właśnie pisze doktorat, jak zrobić sztuczną inteligencję, która może niszowe języki sprawnie tłumaczyć, tak? I on to robi też na podstawie właśnie międzysłowiańskiego. I to nie jest pierwsza osoba, która pisze doktoraty, w których jest międzysłowiański obecny, a o magisterkach to w ogóle już paru słyszałem. No, ja nie lubię używać słowa ruch, ale jeden raz robię wyjątek. Ruch międzysłowiański jest bardzo mocno zdecentralizowany. To nie jest tak, że mamy jakiś tam centralnego zarządu, który wszystkim rządzi. To tak nie działa. Są różne tam aktywności w różnych krajach, o których my nawet nie wiemy. Ja tylko przypadkiem się dowiedziałem, że są jakieś kursy międzysłowiańskiego w Moskwie. Regularnie. Ale ja o tym nie wiedziałem. Nawet nie wiem, kto to organizuje. Ale po prostu raczej przypadkiem się dowiedziałem o tym. A takich przypadków jest na pewno więcej. W każdym razie ja się lubię zajmować językiem. A i w tej chwili rzeczywiście zajmuję się tworzeniem międzysłowiańskiej Wikipedii. Ponieważ to Michał już mówił na początku, że my od kwietnia bieżącego roku mamy kod ISO. I ten kod ISO oznacza praktycznie, że po prostu mamy teraz międzynarodowe uznanie jako język, że teraz już oficjalnie międzysłowiański jest językiem. No, trzymajmy się tego i mam nadzieję, że to będzie dużo. No ja panom wróżę naprawdę wyświetlaną przyszłość i sukces w propagowaniu tego języka międzysłowiańskiego. Jednakże przed tym całym sukcesem, tak na sam koniec, pytanie do panów. Gdzie mamy szukać informacji dla początkujących, którzy chcą uczyć się języka międzysłowiańskiego? Całkiem sporo miejsc, gdzie można takie informacje zdobyć. No, jest przykładowo na Facebooku grupa. Tam można się właśnie popytać. Jest tam te ponad 20 tysięcy osób, więc kogoś do popisania można spokojnie znaleźć. Tam są jakieś jeszcze czaty podpięte pod tę grupę. Dobrą rzeczą jest właśnie Discord, ponieważ tam można pisać, ale również mówić z ludźmi na żywo i z najrozmaitszych narodowości. A właśnie w momencie, kiedy przykładowo w słowiańskim słowniku jest dużo synonimów, bo to tam jeszcze na przykład nie jest dobrze przeanalizowane, no to człowiek przez praktykę się bardzo dobrze tego uczy. Już nie mówiąc o tym też, że są jakieś tam telegramy, na przykład strona interslavic.fan, tam to jest jeszcze też w trakcie pracy, ale już jest tam obszernie gramatyka opisana w różnych wersjach językowych. To, co mogę na pewno polecić, to są właśnie książki, o których wspomniał Jan van Stenbergen, no to Aleksy Bernat napisał teraz pierwszy tom, bo to ma być chyba w ogóle jakaś seria książki.
jeszcze zrobił audiobook, a potem to jeszcze zrobił takie efekty dźwiękowe, że to takie się trochę słuchowisko zaczyna robić, powiedzmy. I końcowo z tego jest kilkanaście godzin słuchania międzysłowiańskiego. No to jak ja znam ludzi, którzy w ogóle nie umieli po międzysłowiańsku, a przesłuchali sobie i już zaczęli to normalnie pisać. Także to nie jest takie trudne, jak się wydaje niektórym, że na przykład to będę mieszał dużo międzysłowiańskiego z polskim i tak dalej, i tak dalej. Na przykład też jest strona Jana van Steenbergena, tam jest opis dokładnie po angielsku. Jeśli na przykład ktoś nie mówi językami słowiańskimi, różne opisy gramatyki są tam, podręczniki, no właśnie te filmiki na YouTubie, to całą playlistę zrobiłem, tam jest chyba ich teraz 600 albo coś takiego, więc można się zanurzyć na długie godziny. No albo też można, nie wiem, do fundacji napisać swoje kursów, to coś by tam można pewnie zorganizować. Tak, jeżeli mogę jeszcze coś dodać tutaj. Ja na przykład jeden raz prowadziłem warsztat międzysłowiański na Uniwersytecie w Łodzi i wtedy też doszedłem do wniosku, że tak naprawdę nauka międzysłowiańskiego polega na tym, żeby wytłumaczyć ludziom, jak ten język się różni od polskiego. I właśnie na tym polega problem z napisaniem kursów, ponieważ kurs dla Polaków będzie inaczej wyglądać niż kurs dla Rosjan, który też będzie inaczej wyglądać jak kurs dla Serbów albo dla Czechów. To jest prawda, co Jan powiedział. Rzeczywiście też na przykład ja miałem takie wątpliwości nieraz co do kursu, ale to jest też właśnie kwestia tego, że nie ma też jednej metody nauki języków. Są ludzie, którzy sobie fiszki zapisują, ludzie, którzy po prostu zaczynają mówić, są ludzie, którzy uczą się od najprostszych zdań do bardziej skomplikowanych i to jest właśnie to też, co może zostać potem wykorzystane w edukacji, bo ja przykładowo spotykałem się z ludźmi, którzy mi mówili, że on w sumie był na slawistyce 5 lat, nie? Czyli już powiedzmy ktoś profesjonalnie zajmujący się językami. I on w sumie był na tam slawistyce jakiejś rosyjskiej i on się uczył tego rosyjskiego jak zupełnie obcego języka, czyli właśnie tata, mama, coś tam, herbata i tak dalej. I przychodzi do międzysłowiańskiego i nagle sobie uświadamia, jak bardzo to wszystko jest ze sobą przeplecione, że to tak naprawdę można zupełnie inaczej to zrobić. Więc kwestią jest jeszcze zbadanie, jak właśnie ulepszyć i uwydajnić metody uczenia języków, które są bliskie wzajemnie sobie. To też jest coś, co międzysłowiański może by, powiedzmy, pomóc odkrywać. Ja jestem mega zainteresowany tym tematem międzysłowiańskiego, mimo tego, że jakieś 5, może 6 lat temu, jak zetknąłem się z międzysłowiańskim, nie sądziłem, że on będzie już w tej chwili tak wielkie sukcesy odnosił. I z mojej perspektywy, w tej chwili patrząc się, retrospekcję robiąc, naprawdę wróżę panom wielki sukces, nie tylko i wyłącznie na Słowiańszczyźnie, ale też poza granicami tej pięknej grupy językowej, jakie są właśnie rodzina języków słowiańskich. No ale czas już mija, a nasi słuchacze też będą prawdopodobnie chcieli sobie troszeczkę odpocząć, więc my im życzymy przyjemnego poranka, popołudnia albo nocy. Ja się nazywam Szymon Gilis, Słowiańska Agencja Prasowa, a moimi gośćmi z Fundacji Międzysłowiańskie Forum Językowe był pan Michał Swat oraz, i tutaj się postaram, Jan van Steenbergen.